Witam Państwa w niezależnej telewizji Ecovision TV. Mamy 31 dzień maja, godzina 20. Zaczynamy informacje. Zamki, pałace, dworki na Opolszczyźnie to kawał wielkiej historii. Jest ich w naszym regionie prawie 200. Niemal 50 z nich należy do prywatnych właścicieli. Jednym z nich jest Zamek Książęcy w Niemodlinie. Jego historia jest długa i dramatyczna. Najnowsze dzieje też burzliwe, ale w końcu obiekt trafił w dobre ręce i nie grozi mu już kompletna dewastacja. Udało nam się zrealizować inwestycję dachu. To poszycie dachowe możemy tutaj zobaczyć. Natomiast w chwili obecnej cały czas ustawicznie trwają prace, nie te czynne konserwatorskie, ale także prace projektowe. My tutaj, aby prowadzić remonty, musieliśmy wykonać badania architektoniczne, badania stratygraficzne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie jakby zagospodarowania części zabytkowych na infrastrukturę turystyczną. Te przedzamcze, gdzie Państwo wchodziliście, chcemy zaadaptować na część obsługującą ruch turystyczny, restaurację z lokalnym produktem, czyli karpiem, dziczyzną, a także z centrum obsługi turysty. Zamek w Niemodlinie widzę, że trzyma się nawet nieźle, powiem szczerze, bo wszystko po prostu jest jak należy i ta obecność nas tutaj to też świadczy o tym, że jednak coś się dzieje, że nie popada w ruinę i że po prostu zamknięte są mury, tylko jednak żyje. Mamy porównanie do Głogówka, jesteśmy z Głogówka, tam nasz zamek no jest też śliczny, ale no brakuje tego otwarcia do ludzi po prostu i żebyśmy mogli chwalić się nawet tym naszym Głogówkiem. Przed nami sezon urlopowy. Jakie atrakcje przygotowano dla turystów? Już w lipcu odbędą się koncerty plenerowe tutaj u nas na zamku. W sierpniu kino pod gwiazdami na dziedzińcu zamkowym. Jesień też niezwykle ciekawa, bo Europejskie Dni Dziedzictwa w tym roku piękny temat, dziedzictwo ze smakiem. No my się tutaj wpisujemy doskonale jako kraina Karpia Książęcego. Także mam nadzieję, że mimo w tej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o branżę turystyczną, w tym roku nasza oferta będzie ciekawa. Dodajmy, że od 2015 roku właścicielem zamku jest spółka Centrum z Łodzi, która zainwestowała w obiekt do tej pory 4,5 miliona złotych. A kolejne 7 milionów czeka na sfinansowanie dalszych robót budowlanych w ciągu najbliższych 2 lat. Niestety, takiego szczęścia do inwestorów nie ma zabytkowy dworzec kolejowy w Głubczycach. Zbudowano go w drugiej połowie XIX wieku w kształcie lokomotywy. Kolej przekazała dworzec miastu za symboliczną złotówkę, a miasto pozbyło się kłopotu i sprzedało budynek i 36-arową działkę spółce z Warszawy. Mój poprzednik zdecydował się na przejęcie tego dworca, bo on niszczał po prostu. Potem pojawiła się okazja, że znalazł się inwestor, który jemu się wtedy wydawało, że jest wiarygodny i że zrobi porządek tam na tym dworcu. No i ten dworzec został sprzedany za nieduże pieniądze. Ile? Za około 120 tysięcy złotych, bo tak zostało to zresztą wycenione, bo to przecież rzeczoznawca wycenia, a nie burmistrz. No i liczyliśmy i liczymy dalej na to, że ten prywatny przedsiębiorca zrobi tam porządek i że będzie to służyło i jemu, i miastu. Inwestor miał zabezpieczyć budynek przed dewastacją i stworzyć centrum turystyczno-handlowe. Niestety, dziś ten zabytek to obraz nędzy i rozpaczy. Miałoby to być takie zaplecze biurowe dla DPS-u, a ostatnio to był pomysł na galerię taką handlową. Widzieliśmy nawet wizualizację. No ale jak się okazało, po czasie nic z tego nie wyszło. A co na to wszystko dawny właściciel dworca? Zazwyczaj jak PKP SA sprzedaje dworzec, czy przekazuje dworzec za przysłowiową złotówkę dla samorządu, to zastrzega sobie prawo, że musi być udostępniony częściowo dla podróżnych, czyli musi być tam poczekalnia bądź kasa. Dziś aktualny właściciel dworca PKP, spółka z Warszawy, wystawiła tę ruinę na sprzedaż za 1,5 miliona złotych. Kupując ją od miasta w 2013 roku za 118 tysięcy złotych. Nie inwestując, doprowadzając obiekt do kompletnej ruiny, inwestor chce zarobić. Oto jak robi się interes na zabytkach w majestacie prawa. Pandemia spowodowała zamknięcie ośrodków wypoczynkowych w Polsce. Czy po roku jest co otwierać? Jak właściciele dużych ośrodków turystycznych radzili sobie w czasie lockdownu?
Czy były zwolnienia pracowników? Przeżyliśmy tylko wyłącznie dlatego w 100%. Oczywiście też zaciągając prywatne zobowiązania, żeby to tak nie wyglądało, ale tylko wyłącznie tylko dzięki tarczom. Inaczej by to nie byłoby szans, żeby ośrodek przeszło rok nie mógł funkcjonować. Przetrzymałem całą załogę, nikogo nie zwolniłem. Wykorzystaliśmy ten moment, że po prostu zrobiliśmy generalny remont, można powiedzieć, banderozy. Ośrodek ma niesamowite możliwości, w zasadzie nieograniczona baza noclegowa, wspaniałe przestrzenie do prowadzenia zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych w terenie i w pomieszczeniach, także dla nas to jest świetny obiekt. Do wykorzystania są nie tylko te sale wykładowe, ale przede wszystkim ta infrastruktura na zewnątrz. Sama obsługa, sami te osoby, które zarządzają tutaj obiektem, są niezwykle otwarci, więc to też nam ułatwia zrealizowanie często trudnych zadań, które chcemy zaplanować studentom. No, wspaniałe wyżywienie to też jest ogromny plus, który młodzi ludzie doceniają, a z naszej perspektywy instruktorów, to przede wszystkim nieograniczone możliwości szkoleniowe, które daje obiekt. Ośrodek jest w 100% przygotowany na ten okres covidowski. Sanepid też, prawda, poszedł nie tyle, że mi na rękę, ale jakoś zespół, że mogę tym moją tą silną stroną żywić bez ograniczeń. Oczywiście w tym systemie covidowym tam już młodzież sama nie może sobie nakładać. My to robimy, ale może sobie jeść dowolnie i to jest najważniejsze. Jak widzimy, niektórzy właściciele ośrodków szybko dostosowali się do obowiązujących wymogów sanitarnych, gwarantując bezpieczny wypoczynek młodzieży. 28 maja tego roku minęła 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach 50. był internowany na Opolszczyźnie. W klasztorze franciszkanów w Prudniku-Lesie ksiądz Stefan Wyszyński był więziony przez władze PRL od 6 października 1954 roku do 20 października 1955 roku. Były to czasy, kiedy ksiądz kardynał uważany był przez ówczesną władzę za zdrajcę i głównego wroga narodu, którego za wszelką cenę chciano unieszkodliwić i odciąć jego dostęp, jego kontakt z ludźmi. Był ściśle pilnowany, bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Starano się robić wszystko, żeby nikt nie wiedział, że tutaj w klasztorze, z którego też wcześniej zostali wyrzuceni bracia, jest więziony ksiądz kardynał. Nadchodząca beatyfikacja księdza prymasa to dobra okazja do poznania jego życiorysu i historii miejsca, w którym przebywał. W Polsce są już znoszone obostrzenia covidowe. A jak jest w Arabii Saudyjskiej? Opowie o tym Antoni Mielniczuk. Wjazd w tej chwili do Arabii Saudyjskiej jest co najmniej utrudniony, bo poza wizą trzeba mieć specjalne zaświadczenie. Nikt nie wie, jak ono ma wyglądać, dowodzące tego, że dany osobnik był dwukrotnie zaszczepiony i jeszcze do tego przebył dwutygodniową karencję przed ostatnim zaszczepieniem. Saudyjczycy mają zresztą podobne kłopoty z wydostaniem się z Arabii Saudyjskiej. Muszą przedstawić podobne certyfikaty. Jest to dla nich o tyle istotne, że proszę sobie wyobrazić, Saudyjczycy nie mogli opuszczać terytorium Arabii Saudyjskiej od marca ubiegłego roku. W ciągu pierwszych 36 godzin samolotami Arabię Saudyjską opuściło prawie 17 tysięcy osób. No cóż, oni czekali na ten wyjazd od dawna, no i sprawy wypoczynkowe, no ale i tak samo sprawy biznesowe. U nas chłodno i jak mi jest bardzo chłodno, to sobie przypominam, że rekordowa temperatura w cieniu, jaka mnie objęła w Arabii Saudyjskiej, wynosiła plus 56 stopni. My także przygotujmy się, jak głoszą synoptycy, na wysokie temperatury w Polsce. To już wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja żegnam się z Państwem i zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. Życzę miłego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Znamy ich najczęściej z racji wykonywania obowiązków zawodowych. Reprezentują różne dziedziny, działy życia społeczno-gospodarczo-politycznego. Ale mają też własne zamiłowania, własne pasje, często skrywane,
o których tym razem będziemy rozmawiali. Gościem Rozmowy przy oknie jest Witold Zemaczyński, parlamentarzysta od 2015 roku. Witam, panie pośle. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pańskim zamiłowaniem jest nurkowanie i to nie na takich śmiesznych, płytkich wodach, ale raczej na morskich głębinach. Może najpierw, jak zaczęła się ta pasja, to zamiłowanie? Podejrzewam, tak sobie wyobrażam, że pojechał pan z rodzicami do Turawy w wieku dziecięcym, a mamy dzień dziecka, i tatuś powiedział: Wituś, skocz do wody, zobaczymy, ile wytrzymasz. Bardzo lubię, jak się do mnie mówi Wiciu, tak na marginesie, ale Wituś też jest okej. Okay. Powiem, że ta przygoda jest w miarę naturalna dla miejsca, w którym żyjemy. Opole to jest miasto, które powstałe na złożach Marglu, ma niesamowitą ofertę dla wszystkich miłośników świata podwodnego i tych osób, które się ciekawią, co może się znajdować pod lustrem Sylezji czy kamionki na 1 maja. I jak sądzę, ten impuls na mnie zdecydowanie oddziaływał. Turawa troszkę mniej atrakcyjna do nurkowania, ale zdarzyło mi się tam kiedyś nurkować przez 2 tygodnie, dzień w dzień, szukając silnika łodzi zaburtowej. I muszę powiedzieć, że to trochę przypomina taką kanapkę z nutellą, którą byśmy przykleili na okulary. Po prostu nic tam nie widać. No, nurkował pan nie tylko dla własnej przyjemności, bo podejrzewam, tak jak pan powiedział, że ta kraina podwodna jest niezwykła, ale też i dla bicia rekordu. Przypomnę, 2004 rok, Egipt, Morze Czerwone i zejście Witka Witusia na głębokość 131 metrów. Rekord Polski. Tak, to już historia, to prawda, ale niesamowitą przygodą w całym nurkowaniu jest obserwowanie, jak bardzo szybko ten sport ewoluuje. Nasz organizm niewiele się zmienia na przestrzeni nawet tysięcy lat, chociaż oczywiście cały czas jesteśmy pod wpływem jakiejś ewolucji. Niemniej jednak ona nas nie predysponuje do morskich głębin. Jednak postęp medycyny nurkowej i sprzętu nurkowego pozwala docierać coraz głębiej, coraz dłużej pozostawać pod tą wodą. I niewątpliwie ta atrakcyjność polegająca na tym, że to właśnie w morskich głębinach jest mało miejsc, do których jeszcze nikt nie dotarł, ale jednocześnie tak nieliczne, w których człowiek był osobiście, nie licząc batyskafów, różnych pojazdów podwodnych. Zacząłem nurkować, uprawiając taką dziedzinę nurkowania, która nosi nazwę nurkowania technicznego. Dlaczego taka nazwa? Ponieważ tam życie człowieka jest bezpośrednio uzależnione od ilości sprzętu i samej konfiguracji tego sprzętu. Na tym zdjęciu wygląda pan jak kosmonauta. Rzeczywiście to wygląda jak wyprawa w kosmos, kiedy chcemy uciec do świata, który całkowicie stwarza dla nas zagrożenie pod każdym względem. Nie bylibyśmy w stanie tam przeżyć, gdyby nie odpowiednie przygotowanie. Nawet nie mam na myśli szkolenia, ale między innymi to, czym oddychamy. Zabrałem tutaj ze sobą do studia pamiątkową tabliczkę, którą Nurek nosi na przedramieniu, po to, żeby wiedzieć, w którym momencie, będąc na danej głębokości, skorzystać z jakiej mieszanki oddechowej. I teraz w dobie pandemii, kiedy często na naszych ustach jest taki gaz, jakim jest tlen, dowiadujemy się, jak on bardzo jest potrzebny życiowo, jak jest życiodajny, ale drodzy Państwo, tlen potrafi być również dla nas toksyczny. I tak tutaj na powierzchni jego toksyczność może odbić się na płucach człowieka. Gdybyśmy tak oddychali tlenem przez bardzo długi czas, liczony w setkach, może tysiącach minut, uszkodzilibyśmy swoje pęcherzyki płucne. Mimo, że jest życiodajny i tak niezbędny i dbamy o to, żeby nasza saturacja była właściwa. Ale kiedy zanurzamy się do świata wysokich ciśnień, po to, żeby odkryć właśnie jakieś miejsca, być może zbliżyć się do własnych limitów wytrzymałości, wtedy tlen zaczyna być naszym wrogiem. Czuje pan to ciśnienie? To ciśnienie, ponieważ nasz organizm w większości zbudowany z wody, jest odczuwalne dopiero przez układ nerwowy na bardzo dużych głębokościach, ale za to doskonale czujemy oddziaływanie tego, czym oddychamy, czyli azotem i tlenem. A jak wygląda ten podwodny świat? Bo gdy się tak patrzy okiem kamery, to pięknie wszystko się prezentuje. Podwodny świat jest tym piękniejszy, im więcej mamy ze sobą światła. Czyli na przykład to pamiątkowe nurkowanie, które tutaj wykonywałem na głębokość 80 metrów, dokładnie rozpisane, w której minucie jakiego gazu użyć, byłoby ciekawsze, gdybym mimo dobrej widoczności wody, bo jest to na pewno nurkowanie w Adriatyku, z tego co pamiętam, gdybyśmy mieli ze sobą źródło światła, dlatego że każda barwa tutaj na powierzchni, dzięki której możemy oglądać cudowne kwietne ogrody o tej porze roku, ma swoją określoną długość i im jesteśmy głębiej pod wodą, tym bardziej ten świat staje się taki szaro-niebieski, dlatego bardzo jest istotne, żeby go doświetlić. Ale w ogóle po co pod te głębiny schodzić? No przede wszystkim po to, żeby zaspokoić swoją żądzę i uzależnienie od adrenaliny. I ostrzegam tu wszystkich sportowców, że sport, który rzeczywiście daje takiego kopa adrenaliny, potrafi być bardzo uzależniający. I żeby nie przekroczyć tej cienkiej granicy, a czasami ją można, bo
Mam ze sobą coś, jeszcze jeden taki gadżet, który dla mnie bardzo jest istotny. Jest tu napisane go deep, stay long, czyli zanurkuj głęboko i zostań tam długo. I czasami, kiedy przeholujemy, kiedy przecenimy własne umiejętności, być może popełnimy jakiś błąd, to te głębiny mogą zostać naszym wiecznym gospodarzem. No właśnie, po ostatniej tragedii w jaskiniach francuskich, ekspert francuski mówi o nurkach Polakach. Jak się spotkają, to pierwsze słowa, jakie wypowiadają, to na jakiej głębokości byłeś. I to jego zdaniem jest bardzo niedobre, bo Polacy szczycą się właściwie na jaką głębokość maksymalną zszedł. A tu powinno liczyć się raczej bezpieczeństwo. Tak, to jest faktem, że polscy płetwonurkowie są i od pewnego czasu stawali się taką elitą, jeżeli chodzi o umiejętności zdobywania głębin. Mieliśmy wiele rekordów na swoich kontach. Nie wiem, z czego to wynika, czy z naszej łańskiej fantazji, czy z tego, że my się śmierci nie boimy, ale to jest takie głębokie nurkowania, przekraczające 40 metrów, tą głębokość, która jest zarezerwowana dla bezpiecznego nurkowania rekreacyjnego, gdzie właściwie większość ciekawych rzeczy pod wodą możemy spotkać, czy piękną rafę koralową, bądź właśnie tam najwięcej światła dociera i możemy cieszyć się bogactwem życia podwodnego. Ale wszystko, co jest poniżej, to jest troszeczkę taka rosyjska ruletka. I ten, kto... ma szczęście? Ten, kto ma szczęście, ale szczęście jest oczywiście w życiu potrzebne nam do wszystkiego, nie zastąpi doświadczenia i przygotowania. Trzeba o jednej rzeczy pamiętać, nie jesteśmy niezniszczalni. Każdy sport, szczególnie taki wyczynowy, w którym musimy nasz organizm poddawać ekstremalnym próbom, pozostawia pewną ryskę na naszym zdrowiu. I teraz pytanie, czy będziemy na to zważać już dzisiaj i się zahamujemy, żeby nurkować bezpiecznie, czy jakikolwiek inny sport ekstremalny uprawiać, czy nas to pociągnie i wtedy rzeczywiście pójdziemy głęboko, ale zostaniemy już... Skoro porzucił pan nurkowanie, bo nie wiem, czy pan dalej... Zdarza mi się tak, jak najbardziej. Wkroczył pan w świat polityki, to znaczy, że tamte zejście na głębokość 131 metrów trochę pana wystraszyło. Redaktorze, przyznam szczerze, że to było piękne nurkowanie rzeczywiście, bo zapisane jako rekord Polski, ale mam w swoim życiorysie o wiele bardziej... jak gdyby we mnie pozostawiający ślad nurkowania, chociażby jedno takie, w którym w wieku 20 lat zanurzyłem się przy użyciu czystego powietrza na mniejszą głębokość, bo 100 metrów, ale zgodnie z prawami fizyki te gazy, o których rozmawialiśmy, już stają się tak toksyczne, że właściwie jest niemożliwością tam dotrzeć. Mi się to udało. I pamiętam to uczucie, kiedy już moje pole widzenia stanowiło taki tunel, to w wyniku toksycznego działania właśnie tlenu na układ nerwowy. I zdawałem sobie sprawę z tego, że cały świat, który widzę, wygląda jak przez takie uszko, czy oczko, przepraszam, w szpilce i albo zawrócę stamtąd i wrócę na powierzchnię, albo już tam zostanę, bo to właściwie nie mam innego wyboru. Przerażające. Jest to niesamowite uczucie, kiedy wraca się już z takiego nurkowania i pamiętam to, jak również zdarzyło mi się nurkować głębiej niż to rekordowe nurkowanie, ale przy użyciu obiegu otwartego, czyli takiej technologii nurkowania, którą najlepiej wszyscy kojarzymy. Zabieramy ze sobą butlę, następnie zanurzamy się na jakąś głębokość, zużywamy ten czynnik oddechowy, on wraca do atmosfery. No ale zdarzyło się tak, że czasami na morzu prądy są bardzo nieobliczalne i po wielu godzinach dryfowania właściwie pośrodku niczego i dotarciu znacznie na większą niż planowaną głębokość w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, kiedy już znalazłem się z moim partnerem na powierzchni, wydawało nam się, że to jesteśmy jakoś na nowo narodzeni. To są piękne uczucia, zarezerwowane tylko dla sportowców. Myślę, że ci, którzy kochają sport, uprawiają go, niezależnie jaki jest to rodzaj sportu, znają te uczucia, ale jeszcze raz przestrzegam. Zawsze jest istotne, żeby mieć tyle samo zanurzeń, co wynurzeń tego wszystkiego rzeczy. Bardzo dziękuję. Witold Zembaczyński, opolski parlamentarzysta, ale dziś nie rozmawialiśmy o polityce, a o prywatnych zamiłowaniach. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Natomiast jutro z tych głębin morskich przeniesiemy się na górskie szczyty. Będziemy nie tylko spacerować wraz z naszym gościem, ale także wisieć na pionowej skale. Niesamowite. Naszym gościem będzie Renata Ruman-Dzido, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Zapraszam. Jutro, wtorek, godzina 18. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Mamy koniec maja 1985 roku. Oto przed Państwem uczestnicy ogólnopolskiego konkursu Najlepsi w zawodzie.
Prosimy, przyjrzeć się dokładnie, bo być może wśród finalistów są fachowcy nam doskonale znani. Hasło „Tylko wiedza i fachowość dają zadowolenie z wykonywanej pracy” dziś brzmi tak bardzo obco, bo dziś kasa jest ważniejsza od wiedzy. Niestety. A tu sprawdzian kroju i szycia. Kto ma taki fach dziś w ręku, ten garnitur na wesele uszyje sobie sam. Pani instruktorka spokojnie tłumaczy. Papierowy krój sukienki wycinamy nawet z gazety. Obniżamy koszty produkcji. Fastrygujmy nicią białą. Dodaje, lepiej widać. A tu już egzamin na stolarza. Skupienie, odwaga i precyzja w trzymaniu hebla i stolarskiego młotka. Bo hasło „Zakłady doskonalenia zawodowego uczą, kształcą i doskonalą” zobowiązuje. Kazik, czy ty dobrze trzymasz tę piłę? Czytamy z oczu przerażonego robotą kolegi Michała z Lublina. A w tej sali trwa egzamin ze szlifowania. Ci dwaj koledzy przygotowują się do sprawdzianu. Wszystko zgodnie z wywieszką na ścianie. Okulary ochronne mają tylko ci, co szlifują. Dawniej fachowcy nie robili nic na oko. Sufmiarka była podstawowym narzędziem pomiarowym. Tu na tej fotografii uczeń Felicjan dokonuje pomiaru wyciętej części kuchennego stołka. Oto sala, gdzie sprawdzane są umiejętności praktyczne przyszłych tokarzy. Hasło na ścianie zobowiązuje. Zadanie proste. Toczymy wałek o średnicy 20 cm. Dobierz odpowiednią szybkość skrawania. Brzmi zadanie konkursowe. Źle wyliczona szybkość to koniec marzeń o dyplomie tokarza. A tu widzimy prace dyplomowe. Urządzenia być może toporne, ale pożyteczne. Bardziej praktyczne są ubiory prezentowane na okolicznościowej wystawie. Grupa uczniów zaprezentowała spodnie robocze z opcją wykorzystania w niedzielę. Taki był wtedy trend oszczędnościowy. Wśród praktycznych przedmiotów wykonanych przez młodzież naszą uwagę zwraca domowa węglarka i metalowa kaseta na pieniądze. To był bardzo udany finał. Dziękujemy instruktorom i uczestnikom tego konkursu, zdaje się mówić przewodniczący Centralnego Konkursu Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Sprawny uczeń w zawodzie to sukces ucznia i jego nauczyciela, dodaje, wyczytując nazwiska laureatów. Bo zwieńczeniem edukacyjnego trudu są nagrody, dyplomy i gratulacje. Każdy z laureatów otrzymuje dwie wiertarki ręczne, widoczne na tym zdjęciu. Radość na twarzach laureatów wyraża zadowolenie z przyznanej nagrody. Choć Jarek, pierwszy z lewej, marzył o małym modelarzu. Kilka lat temu zapanowała moda na magistra. Spawacz, kafelkarz czy krawcowa popadli w niełaskę. Więc o prawdziwego fachowca jest dziś bardzo trudno. Na koniec rzut oka na eksponaty, wykonane na zajęciach praktycznych w zakładach pracy przez uczniów, fachowców w swoich zawodach. Ciekawe, czy wrócą czasy, kiedy polski hydraulik będzie doceniony nie tylko we Francji czy Niemczech. Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. A ty? Zastanawiasz się nad tym, ile ważą twoje słowa? Może są tylko piękną iluzją, w którą chcesz wierzyć.
pisał będę tak długo, aż mi się czytelnicy nie wyczerpią.